Szczęść Boże w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Początek i zakończenie dzisiejszej Ewangelii jest bardzo przyjemny. Po nocnej modlitwie Jezus zaczyna swoją naukę dla ludzi. Fragment kończy się również happy endem, bo nikt nie zginął, ale odszedł w przekonaniu, że jego życie ma ogromną wartość. Słuchamy o wielu cudach, których Jezus dokonał wobec prostego ludu, ale mało jest tych cudów, których doświadczyli uczeni w piśmie i faryzeusze. Bo oni zwyczajnie są zamknięci na działanie i słowa Jezusa. Według nich jest fałszywym Mesjaszem, a jego działanie burzy ustalony porządek. Jednak w dzisiejszym fragmencie obserwujemy sytuację, kiedy oni posłuchali Jezusa. I ten środek przekazu z tekstu świętego Jana jest najbardziej emocjonujący. To w tych kilku zdaniach rozgrywa się najmocniejsza lekcja o prawie, przykazaniach, miłosierdziu i misji Mesjasza, że nie przyszedł znosić prawa, ale je wypełnić. Zapamiętaliście, jakie polecenie wydał Jezus do oskarżycieli? Zwrócę uwagę na jedną sprawę. Grupa, która przyszła po wyrok, była bardzo rozgorączkowana. Jezus ani słowem nie powiedział do nich: uspokójcie się, tak nie wolno. Nie powinniście jej kamienować, bo każdy grzeszy. Nie zlekceważył również prawa, argumentując, że miłosierdzie jest ważniejsze niż przepisy. On zwyczajnie powiedział: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Tu nie ma żadnych zaprzeczeń. Jest wręcz zachętą, żeby zrobić to, co należy. O ile spełnia się warunki bycia bez grzechu. Zobaczmy, że ci, co tak bardzo przestrzegali przepisów, aby nie robić niczego, co powoduje bycie nieczystym, uznają, że nie mogą spełnić prośby Jezusa. Zrozumieli, że czystość obrzędowa nie jest równoznaczna z życiem bez grzechu. Obmycie rąk, danie dziesięciny, złożenie ofiary nie sprawia, że stają się wolni od słabości. To niebywałe, bo właśnie po raz pierwszy wszyscy wymądrzający się uznali, że Jezus ma rację. Nie są godni, by jako grzesznicy podnieść kamień na innego grzesznika. To bardzo ważna lekcja dla każdego z nas. W tej historii istniało ryzyko, że znajdzie się jakiś sprawiedliwy, który to wykona. Bo czyż nie jest tak, że wielu ludzi myśli, iż zachowując przykazania pozostają bez grzechu? Albo że siwizna, która jest oznaką dojrzałości i mądrości, sprawia, że grzech już nie grozi? Zobaczmy, że właśnie ci najstarsi odeszli pierwsi. Pokazali młodym, że emocje i gorliwość o czystość przepisów w tym miejscu nie mają racji bytu. Tu wygrała mądrość wypływająca z serca. Gdy Jezus pozostał sam na sam z kobietą, obok nich pewnie leżała sterta kamieni. Jezus stał się podobnym do człowieka we wszystkim oprócz grzechu. Mógł podnieść jeden z nich i rzucić. Mogłaby w tłumie stać Maryja i rzucić kamień. Nic z tego się na szczęście nie stało. Odkrywamy kolejną prawdę. Bóg jako ostatni decyduje o życiu, choć otoczeni jesteśmy prawem i przepisami. Możemy być czyści w zachowaniu, ale wierzymy, że Bóg nam przebaczy grzech. O tym pisze święty Paweł, że nie chce już swojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, ale pragnie sprawiedliwości Bożej wynikającej z wiary w Chrystusa. Bardzo trafnie ten apostoł narodów puentuje swoją naukę, zapominając o tym, co za mną, pędzę ku temu, co przede mną. Pędzę ku mecie, ku wyznaczonej nagrodzie, która wzywa mnie w górę. Spinając to ze słowami Jezusa do kobiety: ja ciebie nie potępiam, ale idź i nie grzesz więcej, zostajemy zaproszeni do spróbowania życia w nowej jakości. W tym wszystkim jeszcze mamy do powiedzenia z księgi Izajasza. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Ta nowość to nic innego jak spojrzenie na nasze życie jak na klepsydrę. Piasek spadający do dolnej komory jest moją przeszłością. Już nic z nim nie zrobię. Piasek znajdujący się w górnej komorze to moja przyszłość. Ona jest jeszcze odległa. To, co jest aktualne i o czym mogę decydować, to zwężenie między komorami, przez które przelatują ziarenka.
Obym patrząc na przyszłość nie tęsknił za przeszłością, ale skupił się na obecnym życiu. Mamy bardzo wiele do poprawy w jakości i stylu naszego życia. Zaczynając od spraw podstawowych, przez codzienne, do wymagających wysiłku. Święty Paweł pięknie ujmuje swoje życie. Zostałem pochwycony przez Chrystusa. Nie sprawia to, że już jestem ideałem i mogę sobie spokojnie spocząć na kanapie, popijając smaczny espresso. To, że został pochwycony, odbiera jako wezwanie, by innym pokazywać i dzielić się swoim doświadczeniem przebaczenia błędów młodości, wynikających z niezrozumienia. Prawo prawem, ale umiejętne stosowanie go w konkretnych przypadkach to już wybitna sztuka. Sami tego nie pojmiemy, jeśli Chrystus nie będzie przy nas. Jeśli my stracimy go z oczu, pójdziemy w złym kierunku. Chrystus nie potępia kobiety. Nie potępia nas. Nie potępia uczonych i faryzeuszy. On nieustannie uczy innego spojrzenia i przypomina, że sądzenie nie jest naszym zadaniem. My jesteśmy powołani do innych rzeczy, a na pierwszym miejscu do poznawania siebie. Do zobaczenia za tydzień z Panem Bogiem.